Cześć, dzień dobry. Etap drugi Tour de France 2021, Mur de Bretagne i Matthew van der Poel pokazuje brawurę, pokazuje moc, jest niezmiernie wzruszony na mecie, ponieważ upamiętnił i uhonorował swojego dziadka, wielkiego e, pulidora, no i jest liderem Tour de France po fenomenalnym ataku. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Tour de France. Słuchajcie, no wzruszająca historia, piękna historia, ale taka, takie spełnianie marzeń i takie piękno i taka brawura są możliwe tylko wtedy, kiedy jest się takim mocarzem jak Matthew Vanderpool. Słuchajcie, on zrobił naprawdę rzecz dzisiaj wyjątkową. Najpierw przy pierwszym przejeździe przez Mordę gdzie czekała na zawodników taka specjalna premia sekundowa. Na tegorocznym turze są one wprowadzone na kilku etapach niedaleko przed metą po to, żeby ożywić rywalizację. On tam skoczył, sprawdził nogę, ale przede wszystkim jak sam powiedział w wyjadzie na mecie, jeżeli myślał o żółtej koszulce, to on musiał tę bonifikatę zrobić, zdobyć i zdobyć. To jest pierwsza rzecz, zastanawialiśmy się czy on jedzie na solo, czy on nie jedzie na solo, on po prostu pojechał po te sekundki, został dogoniony i poprawił, słuchajcie poprawił już na finiszowym podjeździe na mordę Brytań, skontrował, skontrował ataki, które tam się wcześniej działy, bo pod czerwoną flagą oznaczającą 1 km do mety, Próbował swojej siłnej Rockintana, to całkiem ciekawe. Dość mocno pogonił Sony Colbrelli, ale to Matthew Vanderpool, kiedy skontrował wszystkich, nikt nie był w stanie go dogonić. Na mecie przewrócił się, na mecie śmiał się, na mecie płakał, a w wywiadzie tuż za linią mety no, łzy pociekły, łzy wzruszenia bo słuchajcie, on pochodzi z, on pochodzi z kolarskiej drużyny, jego ojciec Adri van der Poel ehm, świetny kolarz, specjalista wyścigów klasycznych ehm, miał pewną zabawną wpadkę dopingową kiedy to tłumaczył się, że Dziwna substancja trafiła do jego organizmu pochodząc z zatrutego pasztetu. Natomiast nie w tym rzecz. Adrian Vanderpool był świetny. Natomiast ten, który jest legendą, Raymond Pulidor, uwielbiany przez francuskich kibiców, wiecznie drugi, dużo bardziej wieczny drugi niż Peter Sagan. I nigdy nie miał żółtej koszulki Tour de France, mimo, że był legendą tego wyścigu. I maty Wanderpool z tego, co wiem, z tego, co słyszałem, szukałem, był pod wielką presją. Słuchajcie, to jest ciągle młody, młody chłopak, to jest jego debiut w Tour de France. Oczywiście on nam imponuje, imponował w przełajach, imponował w klasykach. Johan Brunel powiedział, że na Van Der Poela Czeka specjalny żółty rower, czeka specjalny strój. Jeżeli to się sprawdzi, to Vanderpool jutro pokaże się nie tylko w żółtej koszulce lidera, ale też będzie miał czarne, klasyczne spodenki, czyli no, będzie ikoną stylu. Zobaczymy, czy to się uda, jeżeli tak. Te wszystkie rzeczy podobno na niego czekały. Jeżeli faktycznie tak było, to on musiał być, po pierwsze, bardzo pewny siebie. E, bardzo pewny swojej mocy, e, ale też przede wszystkim e, był pod ogromną presją. Tak jak mówię, w swoim debiucie w Tour de France, mimo wszystkiego, co dokonał: Flandria, Stradę Bianke, e, te wygrane na Triana-Adriatico. E, to jest nic w porównaniu z presją, która jest na zawodniku e, na Tour de France. No i wczoraj tak naprawdę było blisko, żeby on w ogóle e, wypadł z tego wyścigu w tych kraksach. E, niewiele brakowało, e, żeby upadł bardziej pechowo, nabawił się kontuzji e, i był, dziś był obolały. Tak naprawdę on miał dwie szanse wczoraj i dziś. E, wczoraj się nie udało, e, dziś e, zdominował wszystkich e, w swoim stylu tymi wielokrotnymi atakami. E, Sprawił, że no, nikt nie był w stanie za nim pogonić. Znany trener Szymon Fasiak, pozdrawiam na Twitterze wspomniał, że to jest kwestia przygotowania Vanderkula z przełajów, że on jest w stanie ponawiać takie ataki. Ale trzeba pamiętać, że owszem, wyścigi przełajowe charakteryzują się tą niezmierną eksplozywnością, natomiast tam wyścig trwa godzinę. Tutaj niby ta końcówka, taka bardzo intensywna, również nie jest dłuższa, natomiast trzeba pamiętać, że do niej trzeba jeszcze dojechać, a tam wcześniej dzieją się różne rzeczy i zużywa się. Zużywa się energię. Matthew van gigant, słuchajcie, gigant kolarstwa. No, Sagan 2-0 można powiedzieć, bo to, co on robi na szosie, to, jaką prezentuje charyzmę, to, że tak naprawdę niczym nie podpadł, powoduje, że on przyciąga, przyciąga do kolarstwa tłumy. Tak jak Alain Filip jest świetnym mistrzem świata. Tak samo Matthew van, Be van Derpool, jest no, jednym z najlepszych ambasadorów kolarstwa, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć. Jego czas na Morten Brytanii drugi najlepszy. Najlepszy był kilka lat wcześniej Dan Martin, ale trzeba pamiętać o tym, że w tym roku ten podjazd był jakby w ogóle wolniejszy. Kolarze nie najeżdżali na niego na wprost, tylko po zakręcie. Zatem te kilka sekund różnicy może, może pochodzić właśnie stąd, że najazd na ten 3-minutowy podjazd był po prostu wolniejszy, może nie z zatrzymania, ale jednak nie z pełnego rozpędu. Bardzo ciekawe rzeczy działy się również za plecami Vanderpula. Hmm. Wygląda na to, że Pogaczar i Roglicz nie odpuszczą sobie, ścigają się o sekundy, ścigają się o te sekundy bonifikat na specjalnych premiach, ścigają się o sekundy bonifikat na mecie, tym razem Pogaczar pogonił, pogonił Roglicza. Może być tak, może to jest nadwyrost, a może nie, że w tym roku będziemy obserwowali ten najbardziej klasyczny pojedynek dwóch tytanów na Tour de France. Być może najlepszy od rywalizacji szleka z Contadorem, bo wygląda na to, że obaj Słoweńcy no, nie odpuszczą sobie. Są w najwyższej formie ze wszystkich faworytów generalki, już na pierwszych etapach i na pierwszych kilometrach tego Tour de France. No i, no, i czasówka pokaże, który z nich faktycznie jest mocniejszy, bo na razie są bardziej dynamiczni od całej reszty. Eliminacje w Ineosie, eliminacje opozycji lidera w Ineosie trwają nadal dziś wyraźnie lepszy Richard Carapaz po pierwsze był aktywny zarówno na pierwszym przejeździe przez Mordę Brytań jak i znakomicie poradził sobie z finałowym podjazdem tymczasem Geraint, Geraint Thomas gdy poszedł atak Kolberellego i Vanderpoola po prostu puścił koło. Jeszcze nie wiemy, co się tam stało, ale chyba po prostu nie wytrzymał. Jeżeli przyjrzycie się powtórce, to kiedy puszczał koło, to już konsultował się przez radio ze swoim szefostwem. Także w tym momencie Karapas lepszy. Jest pewna analogia z poprzednich edycji Tour de France, które kończyły się na Mur de Bretagne, że jeżeli ktoś tam sobie nie radzi, to nie radzi sobie również na pierwszym poważnym górskim sprawdzianie. Więc ciekawe, czy w przypadku Ineosu Karapaza, który sobie poradził i Tomasa, który sobie nie poradził. Tak właśnie będzie. W kwestii klasyfikacji punktowej w zasadzie nie wydarzyło się nic wiele, ale to nic, to nic, ponieważ jutro etap no nie taki całkiem dla sprinterów, ale jest, bo jest trochę górek, jest trochę krętych dróg, ale myślę, że jutro już no, te harce ala Filipa i Vanderpula się zakończą i zobaczymy finish z peletonu. Może, może Kaleb Iwen. Także piękny dzień. Marzenia się spełniają. Słuchajcie, marzenia się spełniają, jeżeli się jest takim tytanem jak Matthew Vanderpool i ma się podstawy do tego, aby one się spełniły. Zatem dziękuję was, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy dzień i zostawiam was z tą właśnie myślą. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć.